Po ponad miesięcznej walce zmarł 8-letni Kamil z Częstochowy. O jego życie walczyli lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziś wielu przerzuca się odpowiedzialnością. Sąd, szkoła, opieka społeczna, policja umywają ręce. My postaramy się porozmawiać głębiej o przyczynach tej i podobnych tragedii i o wnioskach. To jest program Idź Pod Prąd Dogrywka. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa. No, tą sprawą żyła Polska, żyje dalej. Ponad miesiąc Kamil trafił do szpitala na początku kwietnia. Jak wiemy, był bity, parzony, przypalany papierosami. Oto nawet powiedzenie, że był bity, to w ogóle nie oddaje rzeczywistości. Był tak, jakoś torturowany, tak torturowany. Trzeba powiedzieć. Służby zamęczony na śmierć. No, tak służby zawiadomił dopiero biologiczny ojciec. On opisuje, moja żona zadzwoniła, była i prosiła, żebym go zabrał do siebie, do domu. Umył do szpitala, żeby to nie było na nich. On przyszedł tam, zobaczył Kamila leżącego na łóżku, powiedział... Raczej to nawet nie było na łóżku, tylko w stercie jakichś tata, tam brudnych on tak mówi, rzeczy, że na łóżku. Tato, pomóż. No, zawezwał pogotowie, no i chłopiec po miesiącu ciężkiej walki, tam on był w śpiączce, zmarł. Nawet były jakieś tam dobre rokowania, nie? Już myślałem, że rzeczywiście przejdzie, bo będąc już no, starszym człowiekiem, czyli też dziadkiem, zwykle to w tym wieku, no to tragedia takich małych dzieci jeszcze mocniej człowieka dotyka. Też wczoraj taki był dramatyczny apel też, żeby się modlić. Też się modliłem o niego. No niestety Kamil zmarł i myślę, że dzisiaj tam będzie wiele takich różnych tam, co nie działa, że opieka społeczna i tak dalej, ale tak jak obiecaliśmy o 13, myślę, że trzeba zejść troszeczkę głębiej, że to jest jakiś sygnał o nas jako o społeczeństwie. To nie jest tylko o policji, o sądach, o szkole, kto tam zawinił, ty wujek, jakiś ciocia i tak dalej, tylko to jest, gdzie znaleźliśmy się jako społeczeństwo, na jakim etapie niedorozwoju, nie? Czy upadku. Na to chciałbym, żebyśmy przede wszystkim dzisiaj zwrócili uwagę. On mieszkał w tym domu, podają media różne liczby, ale że mieszkało 12 osób, w tym czwórka dorosłych. Ta kobieta, jego matka miała 6 łącznie dzieci, 2 z tym aktualnym partnerem, który doprowadził do śmierci Kamila. To był 27-letni recydywista, ona 36 lat i 2 pary dzieci, czyli jeszcze 4 właśnie z tym ojcem Kamila i jeszcze z innym człowiekiem. Razem w tym mieszkaniu mieszkali jej siostra i jej mąż, no i te wszystkie dzieci. No, ciśnie się takie słowo na usta, no i które troszeczkę jakby zmniejsza tą sprawę, że no patologia jakaś, tak, że nie. I że to zawsze takie rzeczy są w społeczeństwie, no ale ta sprawa jest jakaś no, mocno bulwersująca, bo aż takich wydarzeń, takich tragedii, no rzadko się słyszy o czymś takim. No ale niestety coraz częściej. Nie? Ta tragedia wstrząsnęła znowu całą Polską, ale przecież takich sytuacji, gdzie... Zamach bombowy niedawno był przecież, nie? Na te gdzie dzieci. Następują jakieś tak zwane rozszerzone samobójstwa, że rodzice małe dzieci gdzieś pozostawiają na śmietniku i tak dalej, gdzie są przypadki takiego zakatowania prawie że na śmierć, one stają się coraz powszechniejsze. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Kiedyś tego nie było? No właśnie o tym chcę powiedzieć. Zawsze była jakaś patologia. Nie? W każdym społeczeństwie od czasu upadku Adama i Ewy, tam przecież brat brata zabił zaraz po grzechu Adama i Ewy. W każdym społeczeństwie jakiś margines ludzi, jakaś część, ale statystycznie niewielka, zachowuje się w sposób przestępczy czy taki no, nieludzki. Nie? Ale problem pojawia się ze skalą.
Dam przykład ze swojego życia. Pochodzę z rodziny też rozbitej. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 6 lat. I w całej szkole wtedy, czyli to chyba tam, nie wiem, ponad 1000 osób, to było nas dwóch, może więcej, wiecie, no to tam tak każdego nie, ale z takich znanych... Kilka osób, tak? Kilka osób w całej szkole, ponad 1000... rozwiedzionych. Tak, że dzieci rozwodników to byłem ja i kolega tam akurat. Dwóch nas było, co do których było wiadomo, że rodzice się rozwiedli, nie? Na pewno było wiele małżeństw dysfunkcyjnych, wiele małżeństw niefunkcjonujących, wielu tam mężów miało kochanki, a kobiety kochanków. W to nie wnikam, ale dzieci z zasady wychowywały się te 60-50 lat temu w rodzinach swoich biologicznych rodziców. To było 90 ileś tam procent dzieci, no tam wiecie, nie przedstawię wam dzisiaj statystyk, ale mówię ze swojego doświadczenia, że tylko nas dwóch w całej szkole było rozwodników. Już kiedy ja miałem dzieci, to już no, zaczęła się ta krzywa bardzo mocno, że niewiele... Ale jeszcze jak ja byłem w podstawówce, no to raczej to jest była początek lat 90. Tak. Ale na przykład... Lekko się podniosła krzywa, ale jeszcze ten moja model żona, konserwatywny... Jak była na studiach, czyli to jakieś tam lata 2000 kilkanaście, no to mieszkała w akademiku, ona pochodzi z pełnej rodziny, no i mieszkała w pokoju z dwiema innymi dziewczynami i tamte dwie już były z rodzin niepełnych rozwiedzionych. Nie? Czyli na trzy osoby i jedna tylko była z pełnej rodziny. Z takich statystyk, do którychśmy tam gdzieś dotarli, niedawnych, ale też już kilkuletnich, że na 100 małżeństw 35 się rozpada. Ciekawe to też jest w jakim czasie. No ale dlaczego akurat niepełność, oskarżasz tutaj niepełność rodziny, nie? Czyli te rozwody. Uważasz, że to jest powód? Ten bandzior, zwyrodnialec, bo rzeczywiście te jego tortury, no jakie jakieś takie, wiecie, polewanie wrzątkiem, rzucanie na rozgrzany piec dziecka 8-letniego, no to bandzior zwyrodnialec. Czytałem kilka artykułów na ten temat, no to podaję informacje, które są dostępne opinii publicznej. Ja nie mam tu osobistej wiedzy. On inaczej traktował swoje te biologiczne dzieci, tę dwójkę, a inaczej między Spółkę innymi... Swoich, tak. Tak, między innymi Kamilka i te pozostałe dzieci z poprzednich związków tej matki, nie? Czyli zobaczcie, nawet taki zwyrodnialec, no miał jakieś hamulce wynikające z tego, że to są jego dzieci, nie? Że to z jego krwi, można tak powiedzieć, jego geny, tam on tam może nie wie nic o genach, no ale rozumiał, że to są jego dzieci, do niego podobne, w jakiś tam sposób był z nimi związany od dziecka i tak dalej. Ja nie mówię, że to gwarantuje, nie? Tylko zobaczcie, jeśli mamy plagę, nie? I mamy plagę właśnie tych katowanych dzieci, opuszczanych dzieci, sierot przeróżnych, nie? I mamy plagę rozwodów, no to może te rzeczy mają jakiś związek ze sobą. No też nie? Uratował go w pewnym sensie, biologiczny uratował, ojciec, ale no, próbował chciał gdzieś tam uratować, coś, tak? Biologiczny ojciec, tak jak powiedziałeś, no, biologiczna matka jakoś... Że to pokazuje, że te więzy krwi są silne i że jeżeli pójdziemy w kierunku tak zwanej patchworkowej rodziny, co dzisiaj jest takim praktycznie już standardem w takich odrzucających konserwatywne wartości społeczeństwach, czyli że jedna matka ma dzieci z wieloma ojcami, znaczy z wieloma mężczyznami, dana rodzina czy dany ojciec wychowuje różne nieswoje dzieci, to zobaczcie, że generujemy, jak gdyby otwieramy puszkę Pandory i wypuszczamy te różne demony, które będą zatruwały nasze życie społeczne, bo to się zacznie przemoc seksualna, bo to wiecie, nie jego dzieci, czy nie jej i tak dalej, nie? Jak niekiedy są dorosłe, czy takie już tego, także i takie przypadki też media dają, że tam gdzieś gwałcą, tym ojczymy, nie ojczymy. No, to jakieś, też duża nie? różnica wieku tu dosyć, bo ona chyba 36, ten 27, to ma prawie 10 także, lat. Tak. Otwieramy się na nie patologię w sensie biednych ludzi, czy tam pogrążonych w alkoholizm, tylko w patologię, że
rodzice nie wychowują swoich dzieci z wyboru. Bo co innego, kiedy ktoś decyduje się na rodzicielstwo zastępcze, adopcję, to on wtedy z wyboru. A tu, że tak powiem, prześpi się z jakąś kobietą, zacznie z nią mieszkać, no i tu jakaś czereda dzieci przychodzi i mu zatruwa życie, nie? To nie są jego dzieci, a przeszkadzają mu, nie? Rozumiecie, że w tym momencie podejmujemy jako społeczeństwo coraz większe ryzyko, że takich tragedii będzie więcej. Nie? Gdyby ludzie jednak się ogarnęli, że no, może poczekać z tym wyborem małżonka, może się zastanowić, może nie z pierwszym lepszym, czy z pierwszą lepszą, nie? Może pomyśleć, że zaraz, nie, moje zadowolenie jest nawet najważniejsze w małżeństwie. Nie? Przecież małżeństwa rozpadają się dzisiaj z błahych powodów. To jest takie niedostosowanie jakieś, nie? Ale to męcy na przykład w scenie rozwalnego, nierozerwalnego małżeństwa. Słuchajcie, nie zrobimy tego za pomocą przykazania czy za pomocą ustawy, nie? Czy prawa jeszcze karnego, czy zakaz rozwodów i tak? Absolutnie nie. To musi świadomie człowiek mieć w głowie. Zaraz, daje przez seks, bez zabezpieczeń, nie? Daje, czy potencjalnie daje życie drugiemu człowiekowi. Ja będę miał chwilę przyjemności, a on będzie miał zmarnowane życie. To może się zastanowię i nałożę przysłowiową prezerwatywę. Rozumiesz, że przecież ja nie bronię, nie, oczywiście jestem przeciwny seksowi poza małżeństwem, bo tak Bóg wyznaczył ramy seksu, żeby go było jak najwięcej, ale w ramach małżeństwa, czyli trwałego połączenia mężczyzny i kobiety, gdzie dają bezpieczeństwo związku dzieciom, nie? Ten związek ich trwały daje bezpieczeństwo dzieciom, ale rozumiem, że tam ludzie różne mają tego, to załóż prezerwatywę. Gdzieś się z kim chcesz, ale nałóż te kondona. Ale takich akcji właśnie szerzących antykoncepcję, no to już i w moich czasach właśnie czy rozdawano te prezerwatywy, czy tam o tym mówiono w szkołach. Ale teraz jest drugi problem. Nie? Ale teraz jest drugi problem i to jest taki bardzo trudny społecznie problem, bo tak, z jednej strony są biedne dzieci, no to rząd mówi dajmy 500+. A ktoś mówi, aha, a może 1000+. No to może też będziemy dziecko się jednak opłaca, tak? Tu ci ludzie nie pracowali przynajmniej oficjalnie, a żyli z 500+, tak już wiemy, nie? Czyli zagwarantowanie takiej tej osłony socjalnej, ono wręcz rodzi warunki do patologii. Czyli z jednej strony zlikwidowanie tej odpowiedzialności ludzi, kiedy myślą o małżeństwie i seksie, z drugiej strony socjal, nie? Zobaczcie, że to są czynniki, które niszczą społeczeństwo, nie? I nie jest to łatwe. Ja nie mówię, nie chcę tu od razu to, tam i tak dalej, tylko chcę pokazać pewne trendy i do czegośmy doszli, żeby przy okazji, czy może nad grobem Kamilka, no, zastanowić się, w którą stronę zmierza nasz naród. Nie tylko nasz, bo przecież takie same gdzieś za miedzą i za następną miedzą we Francji czy gdzieś, no też takie same rzeczy się dzieją. Ale jak to można zmienić? No, powrót do odpowiedzialności. Jak by to się miało zdać? No, jeśli uprawiasz seks, a nie jesteś w małżeństwie, no to mówię, nałóż se coś, nie? Jeśli myślisz poważnie o założeniu rodziny, to pomyśl z kim. Pomyśl z kim i to zapraszamy. Chcecie pomocy? Mamy różne kursy przedmałżeńskie. Tu Michał Fałek z żoną właśnie, nie, bo do księdza, no to wiesz, jaki kurs przedmałżeński z księdzem? Albo z siostrą, może nie albo z siostrą zakonną. Ja wiem, że tam są szpenie różne, szczególnie od jakichś, ale to jakbyś chciał bardzo. Jakie burdele zwiedzić, to bardziej są szpenie, bo od wychowania dzieci to chyba nie bardzo, nie? Czy świadomego rodzicielstwa, no ale mówisz, jak to zmienić? Zacznijmy myśleć i działać odpowiedzialnie. Nie? Chcesz seksu? Dobrze, ale nie musisz przecież działać bez zabezpieczeń. Nie? Nie musisz dawać poczęcia dziecku, któremu nie chcesz, któremu nie poświęcisz się, bo dziecko to odpowiedzialność, to poświęcenie. Ty jesteś przecież młodym ojcem, to wiesz, ile to jest wysiłku. Oczywiście jest to wielka przygoda, jest to wielka nagroda. Nie? Rodzicielstwo jest wspaniałe. Ale to może być też tak, że
ludzie się pobierają, myślą, że będzie fajnie, no to decydują się na dzieci, no a potem coś tam im nie gra i no i się rozwodzą, nie? No, to, no oczywiście. Nie każdy od razu wie, że się rozwiedzie, nie? Nawet w naszym kościele, no w swojej tej praktyce duszpasterskiej, no parę rozwodów zaliczyliśmy, znaczy widziałem, czy byłem świadkiem, moi przyjaciele się rozwodzili, ale zobacz, jaki jest procent. Wśród chrześcijańskich, mówię o protestanckich, nie tam katolickich, nie, wśród chrześcijańskich, protestanckich małżeństw żyjących w zdrowym kościele, rozwód czy porzucenie dzieci to w ogóle się nie zdarzyło, nie? Nawet jeśli się rodzice by rozwiedli, to jestem pewien, że zachowaliby się odpowiedzialnie, jeśli chodzi o swoje dzieci. Także to jest rzeczywiście margines w środowiskach dobrych, biblijnych kościołów. Zdarza się, nie? I w każdym kościele można takie... Ale to nawet gdzieś, jak jadę do Lublina, to takie billboardy tam katolickie wiszą właśnie, że w Stanach, to już nie mówię, że w protestanckich, ale tam podają te procenty, ile tam się rozwodzi osób, no i że jak chodzą do kościoła, to mniej, a jak się jeszcze modlą, a jak razem chodzą, to najmniej i tak dalej, że a, tu, to jest wiedza dosyć powszechna, czy też przez katolików rozpowszechniana. Myślę, że ten billboard jest tam trochę tendencyjny i nie wierzę tam w te wszystkie... Wiem, on już chyba teraz nie wisi, ale były. Rzeczywiście te wszystkie statystyki są tam prawdziwe, no to już nie chcę się z to spierać. Ale poważne traktowanie swojej odpowiedzialności, czy z przyczyn logicznych, czy z przyczyn, powiedzmy, jestem człowiekiem i dlatego jak człowiek się zachowam, czy z przyczyn religijnych, czy z przyczyn związanych z żywą wiarą w Jezusa, ja nie wnikam w to, tylko apeluję, nie? Że jeśli ten projekt Boży, czyli małżeństwo, właśnie po to przez Boga skonstruowane, zaprojektowane, żeby między innymi oczywiście dać żonie i mężowi pewne rzeczy, ale też dać bezpieczną przystań dla dzieci, jeśli to tak łatwo, że tak powiem, a to przeżytek, to w ogóle kochamy się, po co małżeństwo, po co ślub, po co tam zastanawianie się nad seksem, przecież kochamy się, miły wieczór i jakieś takie, no to będziemy mieli, chodzi o to, żeby połączyć tę śmierć Kamila, połączyć z upadkiem moralnym społeczeństwa, nie? Że jeśli gdzieś ma być jakiś dobry owoc tej tragedii, to niech przynajmniej młodzi ludzie, którzy jeszcze no, nie weszli w związki małżeńskie, żebyście pomyśleli o tym, co jeśli wybierzecie taką drogę nieodpowiedzialności, a co będzie, jeśli wybierzecie drogę odpowiedzialności? Bo to oba te przykłady są zaraźliwe, nie? Przecież pamiętasz, ilu ludzi, widząc szczęśliwe rodziny, dobrze ułożone dzieci w naszym kościele, mówi, ty, mnie tam Biblia nie interesowała, ale jak zobaczyłem ich rodziny, to ja chcę też takiej rodziny. To wziąłem, zacząłem czytać Biblię, jak oni coś stąd wyprowadzili i tak żyją, to może coś jest z tym Jezusem, nie? To jest prawda, bo to jest no, chyba najtrudniejsze, czy może jedno z najtrudniejszych rzeczywiście rzeczy w życiu, no to jest ta dobra rodzina, dzieci wychowane. Przecież często ludzie mają pieniądze, gdzieś tam sukces poodnosili, no ale z tymi dziećmi się, czy w ogóle z małżeństwem, to już dzieci to już wyżej level, gdzieś tam nie idzie i rzeczywiście patrząc gdzieś właśnie na kościół, chrześcijański łoży, w którym to się harmonijnie rozwija, no to zazdroszczą, czy też tak by chcieli, to ich przekonuje, nie? Dlatego właśnie mówię, że dwa poziomy. Po pierwsze, wybór osoby, z którą chcesz spędzić życie. Nie z którą chcesz się przespać, nie, bo to jest tego, tylko chcesz spędzić życie. Chcesz mieć dzieci, chcesz wychować, chcesz doczekać wnuków, nie? No to zobaczcie, jak zaczniemy tak sobie stawiać pytanie, nie czy on ma ładne pośladki, czy, nie wiem, grzywkę w lewo, czy w prawo, nie? Mówię tu z pozycji kobiety, czy no, tam ona ma, wiecie, i tam co trzeba, nie? Tylko, owszem, ja nie jestem przeciwny, żeby to mieć, nie? Ale zastanów się, czy ta kobieta, czy ten mężczyzna ma też głębsze wartości, które go będą predysponowały do wytrwania i do bycia dobrym przywódcą, dobrą pomocą i tak dalej, nie? Nie chcę tu kursu przedmałżeńskiego prowadzić, ale zatraciliśmy, młodzi ludzie, wy zatraciliście kompetencje wyboru właściwych partnerów do małżeństwa. To chcę wam uświadomić. Może byście się trochę cofnęli, znaczy w sensie zawrócili na właściwą drogę, a druga to brak kompetencji rodzicielskich, że właśnie o to miałem pytać. No rodzice sobie nie radzą. Tak.
Te dzieci są już teraz, ci ludzie, którzy mają te, są w wieku rozrodczym, tak to się mówi, nie? 20 parę lat, 30, już często pochodzą z rodzin rozbitych. Skąd oni mają wiedzieć, jak wychować swoje dzieci? No właśnie o tym mówię, że to jest, dlatego Polska bardzo szybko, nie powiem na gwałt, bo to akurat w innym kontekście trochę, to by może źle zabrzmiało w tym kontekście, potrzebuje protestanckich, zdrowych kościołów, które ożywią tradycję właściwego wychowania, właściwego małżeństwa, gdzie małżonkowie się kochają, odpowiedzialnie po przygotowaniu podejmują decyzję o połączeniu się na trwały związek, na całe życie i którzy będą mieli dobre wzorce i przez to kompetencje do wychowywania dzieci, bo tak jak powiedziałeś, rodzice zostawiają swoje dzieci, i te dzieci w ogóle nie nabywają kompetencji wychowawczych. Nie, skąd mają często wiedzieć? Często nawet też z pełnych rodzin, to też nie są jakieś rodziny przykładne, no to też nie bardzo mają jakieś wzorce. No tak, no to wiadomo, że tylko mówię, że jeśli dzieci są dobrze wychowane, no to one są też wychowane, żeby wychować następne pokolenie. Mają jakiś wzorzec, a jeśli tak? Kiedyś to się tam mówiło, że klucz na szyi, to w czasach komunistycznych, a w twoich czasach, klucz na szyi w sensie, że wiecie, rodzice pracowali oboje, on wracał ze szkoły i miał klucz na szyję, żeby tam do domu, żeby nie zgubić tego klucza, to miał klucz na szyi i sam siedział na boisku, na tym placu zabaw, czy gdzieś. A twoje pokolenie, no to są sieroty emigracyjne, nie? Że albo oboje rodziców i z dziadkami, albo jedno z rodziców, małżeństwa się rozpadają i tak dalej. Także straciliśmy jako społeczeństwo, to drugi punkt, kompetencje wychowawcze. Nie? Nie umiemy wychowywać dzieci. I stąd są takie później tragiczne skutki. Jeszcze jeden aspekt, jeśli mógłbym poruszyć, bo wszyscy będą się tu przerzucać, szkoła na policję, tak jak powiedziałeś we wstępie, na sądy, bo przecież i sąd rodzinny był i tak dalej. Ja się zastanawiałem, że ewidentnie były sygnały, bo wiecie, mówienie, że dziecko tam sobie złamało rękę i rozcięło wargę, bo się przewróciło na progu. No wierzysz w takie... To trzy razy uciekał z domu, no, tak? Ta, był tak, znaleziony wiecie, w piżamie na przystanku. Tak, to jest dla mnie oczywiste, że tu te różne społeczne, te różne takie niby rodzinne instytucje umyły ręce. I zadawałem sobie pytanie, dlaczego? I znalazłem odpowiedź. W tych artykułach, tam przeczytałem ich kilka, znalazłem odpowiedź. Zobaczcie sobie rozmowę tego pana, który, no teraz trzeba już powiedzieć, zamordował, bo takie zarzuty też ma mieć postawione, Kamilka, jak mówił do ojca biologicznego po tym, jak Kamilek wrócił z ferii tygodniowych i chyba po raz kolejny uciekł z domu, nie? I on mówi do niego, urwę ci łeb ty i tak dalej, tam sobie przeczytajcie. Aha, aha. Wiecie, co było przyczyną, że nikt nie zareagował? Bali się tego bandziora i tyle. I nie zareagowała policja, nie zareagował sąd, nie zareagowali kulatorzy, ciotki, wujki. No właśnie, przecież... Nie, ten ojciec biologiczny próbował. Pamiętamy już, może już będzie teraz 10 lat temu, jak nasz kościół, tak, telewizja, jeszcze wtedy gazeta, włączyły się w akcję uratowania Sebastiana, któremu pomoc społeczna zabrała go rodzicom, ponieważ ojciec był... No zobaczcie, stracił nogę, tu, bo tam cukrzyca, tak? Tu siedzi na wózku inwalidzkim. To takiej rodzinie można było zabrać właśnie dziecko, tak. Tu, że tak powiem, wszystkie służby rzuciły się na tę rodzinę, a zarzuty były. Kopci piec, kuchnia, gdzie się gotuje. Nie ma toalety z bieżącą wodą w domu, nie? No to tam chyba rzecznik praw dziecka mówi, ale przecież takich dzieci w Polsce są dziesiątki tysięcy, nie? To jest powód, żeby zabrać dziecko biologicznym rodzicom i to jedynaka, i to w wieku już tam, nie wiem, 12 lat chyba wtedy, nie? Myśmy powiedzieli, nie, na to się nie godzimy. Na to się nie godzimy. I zobaczcie, ta akcja, załatwiliśmy adwokata, bo tu w Lubinie nikt nie chciał zadrzeć. Mecenas Andrzej Turczyn. Dopiero mecenas Andrzej Turczyn, 700 kilometrów, pro bono, tu parę razy musiał jeździć. I on pomógł wygrać tę sprawę. Oczywiście ale to trochę trwało, parę miesięcy Nie, to chyba z rok, albo i lepiej. Możliwe. Wylądował na chwilę w domu dziecka. Tamśmy załatwili, różne rzeczyśmy podejmowali. Ale tu tej rodziny się nikt nie bał.
to wtedy wszystkie te instytucje, wtedy państwo się rzuciło, zabrali dzień przed feriami. Ojciec wrócił ze szpitala z obciętą nogą, a w tym momencie władze państwowe, wtedy jeszcze platformerskie, nie? Platforma tak. i PSL, zabrały dziecko ze szkoły, tam w asyście, już nie wiem, czy już policji, czy jak, już nie pamiętam, ale chłopaka, który już w gospodarce kiedyś, to był już prawie, że na gospodarza był szykowany w tym wieku, zresztą taki wyrośnięty, silny Sebastian jest, także spokojnie pomagał już i mógł pomagać rodzicom, no to zobaczcie, na taką rodzinę się rzucili. A tu wszyscy się bali bandziora i dlatego schowali ogony pod siebie. To na koniec jeszcze zapytam, bo teraz też dosyć głośno jest i w mediach, i Ziobro mówił o tym, że tu na razie, że ten bandzior, morderca zasługuje na najwyższą karę. Niestety w Polsce jej nie ma. Też redaktor Stanowski też rozpoczął na Twitterze taką, można powiedzieć, kampanię właśnie, że ta osoba zasługuje na karę śmierci, na publiczną egzekucję. Ta sprawa kary śmierci wraca co jakiś czas. Myślisz, że to jest jakiś w ogóle jakiś temat w tym przypadku, czy to jest jakieś odwracanie uwagi? Moim zdaniem to jest kampania wyborcza, żeby tam część konserwatywnego elektoratu do PiS-u mimo wszystko w jakiś sposób tam przywiązać, nie? I to robi Stanowski i Ziobro. Tak przynajmniej oceniam te komunikaty medialne. Myślę, że to jest bicie piany, że absolutnie nie mają żadnej mocy sprawczej, żeby to wprowadzić. A druga rzecz, tym ludziom, którzy bezprawnie stosują podsłuchy, którzy używają prokuratury do nagonki na takich ludzi jak ja na przykład, nie? To dajcie jeszcze im prawo wymierzania kary śmierci. Nie? To jest oczywiste, że to są ludzie bez kompetencji moralnych i politycznych, żeby posiadać taką zdolność. A kara śmierci, jakbyście zobaczyli sobie w Biblii, to kara śmierci wróci. W czasie Apokalipsy jest mowa, w Księdze Apokalipsy jest mowa o karze śmierci. Ale wiecie, kogo będą karać? Takich jak my, wyznawców Jezusa Chrystusa. Wrogów publicznych, a nie bandziorów. Coś na koniec chcesz dodać? No tylko tyle. Myśl nie, ale... Tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.